Patrycja podwyższa do 50, a więc 45 i Marlena Sobierska, LUKS Gryf Bujny. Również pierwsze podejście. Przygotowuje się Żaneta Dymowska do LKS Siedlec. Podchodzi Marlena Sobierska. ...45 kg, Marlena Sobierska. Podejście zaliczone. 45 pozostawiamy. Żaneta Dymowska, WLKS Siedlce, wykona podejście pierwsze. Do 46 przygotowuje się Anna Jakubasz. Podejście zaliczone. 46 kg poproszę na sztangę. Anna Jakubasz, MKS Unia Hrubieszów. I drugie podejście tej zawodniczki. Do 48 przygotowuje się Marlena Sobierska. Podejście zaliczone. 48 kg poproszę. Marlena Sobierska. LUKS Gryf Bujny wykona podejście drugie. Przygotowuje się Anna Jakubasz. Podejście zaliczone. 48 pozostawiamy i Anna Jakubasz, MKS Unia Hrubieszów, wykona podejście trzecie. Ania Jakubasz startuje w kategorii wagowej do 69 kg i jej jedyna rywalka, Agata Tyszko, jest z tego samego klubu i rozpoczynać będzie od 55. Ania Jakubasz. 49, poproszę panowie na sztangę. Ta sama zawodniczka, Anna Jakubasz, podejście trzecie. Do 50 kg przygotowuje się Patrycja Czerniecka. Podejście zaliczone. Wszystkie trzy próby udane w rwaniu. Gratuluję. 50 kg poproszę i Patrycja Czerniecka. To jest Promień Police. Pierwsze podejście.
przygotowuje się Agata Salamacha. Podejście zaliczone. 50 pozostaje i Agata Salamacha. KS Agros Zamość, pierwsze podejście. Przygotowuje się Żaneta Dymowska do podejścia drugiego. Podejście zaliczone. 50 jeszcze przez chwilę pozostaje. Żaneta Dymowska, WLKS Siedlce, wykona podejście drugie. Do 51 przygotowuje się Marlena Sobierska. Prostuj się do końca. Prostuj się do końca. Tak jest, trzymaj. Podejście zaliczone. 51 kg poproszę i Marlena Sobierska, LKS Gryf Bujny, wykona podejście trzecie. Do 53 przygotowuje się Iga Dyrda. Podejście zaliczone. Wszystkie trzy udane próby. Kolejna zawodniczka. Kończy rwanie. 53 kg poproszę. I Iga Dyrda wykona podejście pierwsze. Iga Dyrda startuje w memoriale Ireneusza Palińskiego. I w bardzo ładnym stylu podejście zaliczone. 53 pozostawiamy. Agata Salamacha, KS Agros Zamość, wykona podejście drugie. Przygotowuje się Żaneta Dymowska. Salamacha podwyższa, więc 53. Żaneta Dymowska, WLKS Siedlce, trzecie podejście. Żaneta Dymowska również podwyższa, 54 kg proszę na sztangę. Wracamy do pierwotnej kolejności. Agata Salamacha, KS Agros Zamość, wykona podejście drugie. Tutaj zawodniczki nie odpuszczają, walczą o miejsce drugie w kategorii wagowej plus 75 kg, co najmniej miejsce drugie. Podejście zaliczone. 54 pozostaje. Żaneta Dymowska, WLKS Siedlce. Lżejsza od swojej rywalki, równo o 4 kg. Do 55 przygotowuje się Agata Tyszko.
Niewiele zabrakło, niestety podejście niezaliczone. Dymowska Żaneta kończy rwanie wynikiem 50 kg. 55 poproszę na sztangę. Podchodzi Patrycja Czerniecka, AKS Promień Police. Nie, też przepraszam bardzo, tu nie było zmiany. Mieliśmy jakieś problemy z tablicą. Ty, Agata Tyszko, tak? Myślałam, że tu jest zmiana. Tyszko, dwa więcej? To jednak była ta zmiana. Podchodzi Patrycja Czerniecka, AKS Promień Police. Podejście zaliczone. 56 kg poproszę. Iga Dyrda, MKS Unia Hrubieszów, wykona podejście drugie. Przygotowuje się Agata Salamacha. Między rwaniem a podrzutem będzie 5 minut przerwy. Niestety podejście niezaliczone. Pozostawiamy 56 kg i teraz Agata Salamacha, KS Agros Zamość. Trzecie podejście tej zawodniczki. A Iga Dyrda przygotowuje się do swojej trzeciej próby. Podejście zaliczone. Wszystkie trzy próby w rwaniu udane. 56 pozostawiamy jeszcze przez chwilę. Iga Dyrda, MKS Unia Hrubieszów, wykona podejście trzecie. Do 57 przygotowuje się Agata Tyszko. I niestety podejście również nieudane. Iga Dyrda kończy rwanie wynikiem 53 kg, a ja poproszę 57 i Agata Tyszko, MKS Unia Hrubieszów, wykona podejście pierwsze. Agata startuje w kategorii wagowej do 69 kg. Jeżeli wyrwie ten ciężar, to zapewni sobie prowadzenie w tej kategorii wagowej. Przygotowuje się natomiast Patrycja Czerniecka, liderka z kategorii wagowej do 75 kg. I podejście zaliczone. Pozostawiamy 57 kg. Patrycja Czerniecka, AKS Promień Police, trzecie podejście. Do 60 przygotuje się Agata Fus.
Wpadła, wpadła ta sztanga, podejście zaliczone. 60 kg poproszę na sztangę. I Agata Fus, LKS Jeźdźbigorej, wykona podejście pierwsze. Agata to już utytułowana zawodniczka, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski. Troszeczkę pechowo potoczyły się dla niej ostatnie Mistrzostwa Polski seniorek, gdzie zdobyła złoty medal w rwaniu, niestety spaliła podrzut. Ale jak to w życiu bywa, raz na wozie, raz pod wozem. Dzisiaj, miejmy nadzieję, będzie o wiele lepiej. Sztanga przygotowana, Agata Fus. Do 61 przygotowuje się Agata Tyszko. Podejście zaliczone. 61 kg poproszę. Agata Tyszko, MKS Unia Frubieszów, wykona podejście drugie. A Agata Fus przygotuje się do 64 kg. Podejście zaliczone. 62 na razie, poproszę panowie. 63 kg, Agata Tyszko, MKS Unia Frubieszów, podejście trzecie. Do 64 przygotowuje się Agata Fus. 64, Tyszko podwyższa. Zmienia nam to kolejność. Jako pierwsza ciężar ten zaatakuje Agata Fus, LKS Jeźdźbigoraj. Agata Tyszko przygotowuje się do swojego trzeciego podejścia. Podejście niezaliczone. Pozostawiamy 64 kg i teraz Agata Tyszko, MKS Unia Frubieszów. Podejście trzecie, a Agata Fus się przygotowuje. Myślę, że troszeczkę więcej wiary we własne siły wystarczy, żeby wyrwać ten ciężar, bo wierz mi, Agata, że siły ci nie brakuje, z boku to bardzo dobrze widać. Podejście zaliczone. Wszystkie trzy próby udane w rwaniu Agaty Tyszko i teraz 64 kg, Agata Fus, LKS Jeźdźbigoraj. Do 70 kg przygotowuje się Katarzyna Ordzińska, jedyna zawodniczka, która jeszcze nie rozpoczynała rwania, a startuje w kategorii wagowej plus 75 kg. Ja przypomnę, że między rwaniem a podrzutem będzie króciutka 5-minutowa przerwa.
Podejście zaliczone i aż by się chciało powiedzieć 68 do następnego podejścia. Ale było to trzecie podejście Agaty i takim wynikiem kończy rwanie. A ja już mówiłam wcześniej, że 70 będzie, panowie. Ruszamy się, ruszamy. 70 kg. Katarzyna Ordzińska, LKS Gryf Bujny. Pierwsze podejście. Podwyższa 77, panowie. Niezwykłą lekkością podejście zaliczone. Na razie 78, poproszę, zaraz będziemy mieli 81, panowie. 81 kg, Katarzyna Ordzińska, LKS Gryf Bujny, podejście drugie. Oczywiście, kiedy zawodniczka podchodzi po sobie, ma troszeczkę więcej czasu na rozpoczęcie podejścia. Są to 2 minuty. Czas dopiero zaczął płynąć. Osiemdziesiąt jeden kilogramów, Katarzyna Ordzińska. Podejście ponownie w bardzo ładnym stylu zaliczone. 85, poproszę panowie, będzie to ostatnie podejście w rwaniu. Po niej nastąpi 5 minut przerwy i od 50 kg będziemy zaczynali podrzut. A teraz 85 kg, Katarzyna Ordzińska, LKS Gryf Bujny, trzecie podejście. Katarzyna to srebrna medalistka Mistrzostw Polski do lat 20 z tego roku. W ubiegłym roku na Mistrzostwach Polski NZS, które odbywały się w Siedlcach, zwyciężyła. Wyrwała wówczas 71 kg. Dzisiaj już zaliczyła 10 kg więcej i jeszcze będzie próbowała dołożyć do tego rezultatu. Tak jak przyglądam się wynikom w książeczce, to największy ciężar, który udało jej się wyrwać na zawodach, to 82 kg, więc będziemy mieli teraz próbę bicia rekordu życiowego przez tą zawodniczkę. 85 jest już przygotowane. Katarzyna Ordzińska, LKS Gryf Bujny, trzecie podejście.
tak naprawdę niewiele brakowało, niestety podejście niezaliczone. Kasia Orwińska kończy rwanie wynikiem 81 kg. Zapraszam na 5 minut przerwy.